Witam serdecznie. Dzisiaj szkolenie Praca czy Pasja poprowadzi Elżbieta Krzyżaniak. Zapraszamy, oddaję głos. Witajcie, witajcie kochani, cieszę się bardzo na to spotkanie. Chciałam Wam na początku tylko powiedzieć, że nie jestem dzisiaj w najlepszej kondycji, dlatego że bardzo udziela mi się to, co dzieje się na świecie. I proszę o taką wyrozumiałość. Z reguły pewnie kojarzycie mnie jako osobę tryskającą radością, natomiast gdzieś tam ten kamień w sercu wisi, bo wiele zawirowań, że tak powiem, eterycznych się zadziewa. A że jestem osobą bardzo sensoryczną, to gdzieś zbieram. I cieszę się też, że mogę się w takim tonie spokojniejszym, zrównoważonym, bez fajerwerku podzielić się z Wami tym, co zebrałam od 13 listopada, współpracując z firmą Appelgo. Taka pierwsza podstawa, jaką zauważyłam, to taki mój wielki dar i umiejętność z pracy robienia pasji. Natomiast to się też samo nie zadziewa. To jest wynikiem tego, że kiedy mamy pasję, gdybyśmy się mieli przyjrzeć temu, co robimy, kiedy nas coś pasjonuje, to po pierwsze podchodzimy do tego z ogromną radością i cieszy nas każdy kolejny krok. I jesteśmy, powiedzmy, po sezonie narciarskim, w związku z tym załóżmy hipotetycznie, że w tym roku ktoś po raz pierwszy pojechał na narty, wziął sobie instruktora. W tym przypadku tutaj w Appelgo instruktorem jest nasz bezpośredni sponsor, czy to też inne osoby, które gdzieś tam widzą w nas potencjały i chcą się zaangażować w naszą działalność. I taka osoba wielokrotnie upada, powstaje. I jej wygraną jest to, że za każdym razem, kiedy upada, potrafi się uśmiechnąć, z radością oczepać i wiedzieć, że to było ten kolejny upadek, to jest kolejne doświadczenie i że jestem o krok do przodu, żeby coraz lepiej śmigać na nartach. I dokładnie tak samo się zadziewa, jeżeli chodzi o takie doświadczenie, jeżeli chodzi o firmę Appelgo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, moi drodzy Państwo, to co odkryłam, to to, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy dzisiaj i ktokolwiek tego wysłucha, gdyby teraz sobie zamknął oczy i poszukał tych przestrzeni, w których czuje się wygrany, tam gdzie wygrał. U mnie to będą rekordy Guinnessa, powiedzmy, to będzie zbudowanie przecudnych relacji z rodziną, to będą zawody survivalowe i wiele innych fajerwerków. U kogoś innego to będzie cudowne rodzicielstwo. U jeszcze innej osoby ta wygrana to będzie to, że jego firma upadła, a on zarobił kolejny milion. Każdy z nas ma te swoje sukcesy. I teraz to pole jest niezwykle ważne, dlatego że to właśnie pole skupienia się i wysłania wiązki energetycznej na wygraną, na sukcesy, a umiejętność postrzegania tego, co nazywamy porażki, nazywania tego zwykłym doświadczeniem, bo to jest nic innego jak prawdziwe, żywe doświadczenie, które przybliża nas jak trele ptaka, który śpiewa non-stop tę samą melodię, tylko że za każdym razem o tę jedną nutkę piękniej. Dokładnie tak samo my posługujemy się w przestrzeniach pasji i tak samo my możemy z naszego życia kompleksowo, nie tylko w dziedzinie pracy czy pasji właśnie, ale na każdej płaszczyźnie podchodzić do życia. To nam daje bardzo dużo energii, ponieważ za tym idzie świadomość takiej mądrości doświadczenia. Dzięki tej umiejętności zamiast przeszkody widzimy przygody. To jest kwestia tylko i wyłącznie nastawienia. I co jeszcze jedna niesamowicie bardzo ważna rzecz się wtedy w nas odbywa. Moi drodzy Państwo, wtedy ta nasza wewnętrzna aura, ale pięknie promień zabłysnął, ta nasza wewnętrzna aura jest
utkana z wygranej, z sukcesu, tak zwanego ludzko tutaj, z siły życiowej. Jest, wręcz emanujemy wiedzą. Ludzie czują, że to czują od nas to, że jesteśmy konkretni, merytoryczni, stabilni, godni zaufania, że jesteśmy silni, że jesteśmy dodatkowo jeszcze pełni radości istnienia, ponieważ potrafiliśmy zamienić przeszkodę na przygodę, ponieważ skupiliśmy się, a każdy z nas miał swoje porażki, swoje sukcesy i nieważne, w jakiej dziedzinie to było, to jest absolutnie nieważne. Najważniejsze jest to, jakie wnioski my z tego wyciągamy. I ta aura, jaką emanujemy, to, co jest w przewadze w nas. Wtedy, moi drodzy Państwo, do kogokolwiek wychodzimy z informacją Apel Go, to wszystko, co jest w nas, bezpośrednio udziela się tej drugiej osobie. To jest tak jak w relacji. W relacji, moi drodzy Państwo, główną, że tak powiem, aurę, troszczy się, dobrze by było, żeby się troszczyła i zabiegała o taką aurę wewnętrznego spokoju i takiej nastroju ciszy, radości i harmonii, jest kobieta. I w chwili, kiedy nie ma tam żadnej dysharmonii w postaci prób manipulacji czy zatrzymania kogoś, czy ograniczania w jakiś sposób, czy napierania, czy wymuszania, to wtedy taki mężczyzna jest przy takiej kobiecie szczęśliwy i on przy takiej kobiecie po prostu rozkwita, czuje się bezpiecznie i zawsze do takiej kobiety będzie chciał wracać. I ten przykład dotyczy dokładnie naszych relacji z naszymi potencjalnymi klientami, z naszymi potencjalnymi partnerami. Te wszystkie dary, o których Wam teraz mówię, wprowadziłam z Grzegorzem. Jest mi o tyle też łatwiej, przyznaję się, że stanowimy tutaj we dwoje i współtworzymy razem w Apel Go, co ma ogromne walory, dlatego że każdy z nas intuicyjnie, bez słów, podzielił się tymi pasjami, które po prostu lubi. Grzesiu uwielbia siedzieć przy komputerze, uwielbia zbierać materiały, a ja lubię się nimi dzielić. Także cudownie się podzieliliśmy tutaj. Ale do czego zmierzam, moi drodzy? Zmierzam do tego, że te wszystkie wartości, o których przed chwileczką wspomniałam, wprowadziliśmy. Na początku opowiem też trochę o potyczkach i o tych rzeczach, których nie domykaliśmy na początku, tak żebyście mogli już być o ten krok do przodu i tego nie robić. Na początku mieliśmy taką strategię, że Grzegorz opracował bardzo dobrego maila o technologii, o drażetkach i ja kontaktowałam się bezpośrednio z wieloma osobami. Średnia wypadkowa to było takie postanowienie, że będę się nagrywała na przykład na Messengerze 17 osobom. Będę mówiła o tym, że to przyszło do mnie w odpowiedzi, bo taka jest prawda, na potrzeby moje i moich bliskich, że jest to dla mnie produkt ze światła, ponieważ jest to czysta natura, jest to wszystko to, czego nasz organizm potrzebuje, co ma, a czego niestety nie dostaje z zewnątrz, ponieważ obecnie jest jak jest na świecie i nie ma dostępu do, że tak powiem, bezpośredniego do zdrowej żywności, powietrza czy gleby i wód, więc Apel Go przychodzi w odpowiedzi na te, że tak powiem, braki z zewnątrz. Do tego jest z ładunkiem ujemnym, co jest niezwykle ważne. I do tego jeszcze, moi drodzy Państwo, mówię o tym, że jeśli tylko ta osoba będzie zainteresowana, to niech zostawi maila, numer telefonu i niech zostawi maila. I na początku taka była nasza droga. Było 90% odpowiedzi na tak, gdzieś 10% po prostu nie odpowiadało. Dostawaliśmy bardzo dużo maili, wysyłaliśmy te maili i stop. I nagle usiedliśmy do tego i się zaczęliśmy zastanawiać, o co chodzi. No oczywiście nie było tej kontynuacji, więc zmodyfikowaliśmy ten model. I zaczęłam prosić też o numer telefonów, z tamtymi osobami też się skontaktowaliśmy. Nie ma to jak rozmowa indywidualna. Każdy z nas bardzo dobrze o tym wie, że materiały materiałami, ale nie ma to jak
rozmowa indywidualna. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas już obecnie ma też wokół siebie bardzo wiele osób, które bezpośrednio mówią nam o tym, jak czują się po drażetkach, co odeszło, że nie ma alergii na przykład, że dziecko z autyzmem zaczyna być postrzegane już inaczej w klasie, że inaczej się zaczyna zachowywać, że widzą to rodzice, widzą to nauczyciele, widzą to też dzieci. To są niesamowite rzeczy, które się zadziewają po drażetkach, a ktoś uniknął operacji kolana, a to następna osoba się wyciszyła, nie mogła spać, teraz ze spokojem śpi, a jeszcze kolejna osoba wyleczyła się z refluksu i tego jest po prostu coraz więcej. I te rzeczy powodują, że my mamy te informacje już bezpośrednio od osób, które znamy, w związku z tym też w nas gdzieś podprogowo buduje się coraz większa pewność do tego produktu, bo przecież na takiej bazie się ta pewność buduje. Nie na tym, że ktoś nam powiedział, że to działa, nie na tym, że ktoś napisał, że tam jest taki skład, nie na tym, że ktoś opisał pięknie technologię, tylko na tym, że my sami doświadczamy cudu, jakim jest drażetka Apple Go w wymiarze moich potrzeb i zbieramy też informacje od osób, które znamy i widzimy ich przemianę. Stąd bierze się ogromna pewność i ta pewność w tej aurze wzrasta. W związku z tym z każdym dniem może być nam łatwiej dotrzeć do świadomości drugiej osoby, że generalnie dzisiaj na świecie każdy potrzebuje drażetki Apple Go, ponieważ profilaktycznie powinno się brać na przykład Alta przy tych zanieczyszczeniach, jakie są. Profilaktycznie powinno brać się po oczyszczeniu MLS-a Growa, żeby doładować organizm, tak? Profilaktycznie każdy z nas powinien brać w dzisiejszych czasach relaks, ponieważ to, co dzieje się na zewnątrz, ma ogromny wpływ na naszą psychikę. I tak dalej, i tak dalej. Wróćmy do tego naszego działania. Drodzy Państwo, po każdej takiej rozmowie bardzo łatwo jest też tutaj zaproponować partnerstwo, a nie pozostanie na stopie klienckiej. Dlaczego? Dlatego, że to jest mój przykład, być może się komuś z Was spodoba. Na jednym opakowaniu STP, kiedy ta osoba chciałaby zamówić jako klient, zapłaci, wiadomo, 50 euro, jako partner 25, zakładając stronę internetową, na jednym produkcie zwraca nam się koszt strony internetowej. Do każdej osoby to dociera i w 90% u nas te osoby przystępują do partnerstwa. Co się później okazuje, kolejnym etapem jest to, że te osoby najczęściej startują od MLS-a i Alta, widząc efekty, chcą kontynuować, w związku z tym warto tutaj podejść też od razu do prowadzenia lidersko. Dlaczego? Dlatego, że lider może sobie wygenerować tak zwany swój osobisty magazyn i w takich sytuacjach, kiedy zaprasza partnera, żeby ten partner nie czekał na produkty, wysyła mu MLS-a i Alta, ta osoba już tego MLS-a i Alta używa i w chwili, kiedy chce zamówić kolejnego MLS-a i Alta, może zbierać sobie zamówienie i od razu, kiedy wskakuje przy kolejnym zamówieniu na już tą pulę 600, to robimy mu od razu upgrade na 600. Czyli mając jako lider swoje zasoby i swój magazyn, można tym tak pięknie posterować. Jak widzicie, nie jest to praca. Jak widzicie, Grzesiu rozłożył na części pierwsze całą strukturę i mechanizm działania i o tym on mógłby Wam długo opowiadać, jak pięknie wniknął w źródło działania mechanizmu wynagrodzeń, premii, umieszczania ludzi w systemie, coś pięknego, Mistrzostwo Świata, pojąć tak ten system, tak ja zobaczyłam całą tą strukturę tego bezpośredniego kontaktu, umiejętności zatrzymania tej osoby przy sobie, bo przecież cel jest szlachetny, wskazania jej, jak wiele może zrobić dobrego dla swojego zdrowia, a tym samym dla świadomości, ponieważ, moi drodzy Państwo, ja niesamowicie nie tylko odczuwam to, co dzieje się obecnie na świecie, ale też niesamowicie odczuwam działanie Apple Go, dlatego że jako nauczyciel jogi przez lata prowadziłam jogę z zamkniętymi oczami i bardzo mocno wzrosła moja świadomość. Ja bardzo wyraźnie czuję każdą zmianę w organizmie i kiedy wprowadzam drażetkę, to ja czuję,
jej działanie. I to jest piękne. I tak samo, mając takie czucie tego działania, czuję też, co to działanie może przynieść w odpowiedzi dla każdej osoby. Więc obecnie, z tego, co mogłabym nazwać pracą na początku, ponieważ nie znałam tego rewiru w ogóle, głównie multilevel marketingu, więc było to dla mnie jakiś pewnego rodzaju wysiłek. Bardziej skupiłam się na tym, co jednak mi wychodzi, czyli kontakt z drugim człowiekiem, odczuwanie sensorycznie produktu i, że tak powiem, młodnienie i zdrowienie, bo to też było gdzieś tam w moim polu i też w obrębie tego, czym się zajmowałam, bo przecież prowadziłam warsztaty tryb odmładzania i nie tylko. I myślę, że to właśnie te moje intencje doprowadziły mnie summa summarum do Apelgo. Tak czy inaczej, jak widzicie, nawet w sposób, w jaki Wam opowiadam, jest to pewne, to może być pewnego rodzaju nawet taka detektywistyczna zabawa, czyli odkrywanie krok po kroku tajemnicy działania drażytek, odkrywanie krok po kroku działania systemu, odkrywania krok po kroku tego, co zdało egzamin, co nie zdało egzamin, co jest ze mną zgodne, co nie jest ze mną zgodne, co jest mi bliskie, co nie jest bliskie. Czy ja chcę, czy ja na przykład jest ze mną zgodne to, żeby uczestniczyć w Zoomach na 20, czy być może mam w sobie na tyle kreacji, że chciałabym to zrobić po swojemu. W takiej chwili, kiedy my jesteśmy ze sobą zgodni, moi drodzy, to po prostu też czuć i też ta druga osoba to czuje, że to, co robimy, jest bez wysiłku, że sprawia nam to frajdę. Tam będzie mnóstwo osób na początku, które powiedziały: ok, ja cię znam, ja ci ufam, ale pozwól, że sobie na początku popatrzę na ciebie z boku. I takich osób wokół mnie jest mnóstwo. Dlatego, że też, moi drodzy Państwo, ja do tej pory dzieliłam się zawsze tylko tym, co sama, że tak powiem, wyprodukowałam. Czyli jeżeli nagrałam medytację, służyła ona ludziom. Jeżeli nagrałam vloga, służyłam on ludziom. Jeżeli napisałam książkę, czytają na przykład Krzysiu obecnie. Jeżeli pojechałam na warsztaty, to zrobiłam to ja. I za każdym razem ten produkt bezpośrednio pochodził z mojej energii, a tym razem w odpowiedzi na moje zawołanie, kiedy zrozumiałam po warsztatach, po pandemii, że ja i moja wiedza przestają być wystarczające w obecnych czasach, że ja potrzebuję czegoś, żebym mogła jeszcze umiejętniej ludziom pomóc. Nigdy, drodzy Państwo, jeszcze mi nie zawiodło to, co przyszło w odpowiedzi na moje zawołanie. Zawsze był to strzał w dziesiątkę, zawsze bardzo zyskiwało na tym mój duch, moje ciało, mój umysł. I dokładnie tak samo jest z Apelgo. Dlatego też dzisiaj chciałam Wam pokazać ten mój świat z Apelgo, tą jedną płaszczyznę w takiej właśnie wersji podejścia do tego jako do pasji. Ponieważ, moi drodzy Państwo, samo słowo praca każdemu z nas, czy tego chcemy, czy nie, podprogowo kojarzy się z wysiłkiem. W wielu z nas praca wywołuje niechęć. Nie zdając sobie z tego sprawy, możemy zupełnie niepotrzebnie wprowadzać tę łatkę, ten ładunek energetyczny na nasze działanie w Apelgo. Ta mała różnica, ta mała obserwacja, ta mała zmiana nawet słowa, bo przecież każde słowo ma ładunek, może wnieść bardzo wiele dobrych rzeczy do Waszego działania w Apelgo. Jeszcze, moi drodzy kochani, co jest bardzo ważne tutaj? Przede wszystkim pytanie, po co to robisz? Na to pytanie dobrze by było, żeby każdy z nas sobie odpowiedział. Po co jesteś w firmie Apelgo? Wymienić wszystkie atuty. Kolejna na przykład rzecz, fenomenalna do tego, żeby zrobić, żeby dokonać prawdziwego wglądu, w którym jestem miejscu, jeżeli chodzi o Apelgo, żeby zobaczyć, jak kawa na ławie, co jest na tak, a co jest na nie. W związku z tym, drodzy Państwo, karteczka Apelgo. Po jednej stronie wszystkie atuty, wszystkie plusy, a po drugiej stronie wypisać sobie wszystkie minusy. I teraz te plusy, jak zobaczycie sobie tak z lotu ptaka, beznamiętnie, bezemocjonalnie,
najprawdopodobniej te plusy to będą te rzeczy, które lubicie robić. Bo te rzeczy, które my lubimy robić, one nam po prostu wychodzą. W związku z tym poklepać się po ramieniu, że wiele rzeczy w naszym życiu złożyło się na to, że tak wiele znalazło się po tej stronie im plus. I jeżeli chodzi o minusy, to przyjrzeć się temu bardzo uważnie. Co jest na minus? Na przykład nie potrafię i nie wiem, jak zapraszać. Rozłożyć to na części pierwsze, dowiedzieć się, co tak naprawdę blokuje mnie przed zapraszaniem. Bo to może być złożone z bardzo wielu rzeczy. To może być złożone z tego, że ja jeszcze do dzisiaj nie poczułam działania Apple Go i generalnie nie ma we mnie ładunku przekonania do tego produktu. To może być jeszcze to, że ja wstydzę się handlować, bo tak to widzę. Wstydzę się sprzedawać, bo tak to widzę. W tym miejscu, moi drodzy Państwo, polecam, bo to zdaję egzamin, zdać sobie sprawę z tego, czym... Zobaczcie, jak mam wiele koło siebie tego. Z Happy wystartowałam wczoraj, opowiem o wrażeniach. Beauty, kolejne opakowanie, to już jest chyba czwarte, piąte, widać, efekt bardzo duży. A najbardziej kocham Braina. Naprawdę pokochałam Braina. Brain robi tutaj, będziecie mogli wykorzystywać mój przykład i dzielić się nim. Drodzy Państwo, Brain jest niesamowitym produktem. Poza tym, że w mojej drużynie cudownej u jednej z diamentki dziecko z chorobą autyzma ma niesamowitą, po tygodniu już miało poprawę, jeżeli chodzi o Braina, więc zobaczcie, jaki cudowny rynek, brzydkie słowo rynek, ale gdzie, jakim cudownym społeczeństwem, jakże dokuczliwą dla tego dziecka i otoczenia chorobą możemy wyjść naprzeciw, wychodząc z Brainem. A moje osobiste doświadczenie jest takie, że za każdym razem, kiedy Braina biorę, natychmiast przychodzi coś takiego, że ja jestem w chwili obecnej i jakbym otwierała drzwi do skarbnicy wiedzy. Jestem dosłownie zasypywana pomysłami. Jeden z nich jest tą osobą, która nigdy nie widziała konkurencji. Jak miałam na przykład Centrum Szczęśliwego Człowieka, gdzie prowadziłam tam jogę, to zapraszałam też bardzo wielu innych nauczycieli żeby prowadzili warsztaty czy zajęcia jogi. Zawsze uważałam, że im więcej tego dobra, tym lepiej. I tym samym tutaj mogę się z Wami podzielić. Jest przeróżne mnóstwo jest fanpage'y, które prowadzą, czy kanałów na YouTube, które prowadzą taki zdrowy tryb życia, czy to mówią o tym, jak leczyć wątrobę, nerki i tak dalej. Drodzy Państwo, tego jest po prostu tyle. Za każdym razem pod komentarzem można wrzucić komentarz pod tytułem co dla mnie zrobiła ta drażetka, wkleić informacje o drażetce i tyle. Czy pod każdym następnym udostępnieniem z tego linku. To jest tyle cudownej pasji do ogarnięcia, że tak powiem. I między innymi właśnie po Brainie taki cudowny przykład przychodzi. Także na bieżąco się z Wami dzielę, bo trzeba poszerzać horyzonty, żeby przede wszystkim docierać do ludzi z dobrą nowiną tego, że my możemy żyć w zdrowiu, że my możemy mieć organizm w równowadze. I co najważniejsze, że kiedy ten nasz cudowny organizm wraca do równowagi i te cudowne drażetki przypominają tym ładunkiem ujemnym i tym, co ze sobą niosą, tym składem, którym przyniosły do tej komórki, przypominają jej o jej prawdziwym stanie, pełnym harmonii i przypominają jej, jak mają funkcjonować, to kiedy tak się zadziewa w naszym organizmie i to po kolei na każdym poziomie, każdy organ jest dopieszczany, jesteśmy wpierw oczyszczeni MLS-em i ATEM, później dbamy o swój żołądek, później dbamy o swoją wątrobę, warto wspomóc serce, warto wspomóc układ nerwowy, warto wspomóc stawy, bo one były przecież też zanieczyszczone toksynami, więc warto je wspomóc, nawet jeżeli się czujesz dobrze. Warto podnieść sobie dopaminkę i wziąć Happy i zobaczyć, jak działa. Warto zadbać o cukier w organizmie, czyli jeżeli doświadczysz tych wszystkich drażetek i będziesz mieć
w polu to działanie i będziesz czuł, jak po prostu budzi się w twoim organizmie wiosna i chce ci się chcieć i widzisz, że mimo tych sytuacji na świecie znasz siebie, wiesz, że tysiąckroć gorzej, dotkliwej byś przez to przeszedł czy przeszła, to dzięki drażetkom widać, że mimo tego, co dzieje się na świecie, to jest jak gdyby taka jednak bariera ochronna, bo kiedy ciało ma wysoki poziom energii, to nasz układ nerwowy zupełnie inaczej funkcjonuje. Łatwiej zapanować nad emocjami, łatwiej ujarzmić myśli, łatwiej ukierować je na to, czego chcemy. I dlatego śmiało mogę powiedzieć, kochani, że APL GO ma ogromny wpływ na podniesienie świadomości na każdym poziomie. Bo jeżeli nasze ciało wraca do równowagi, to nasze ciało nie jest odrębne od naszego umysłu, od naszej świadomości, od naszej podświadomości. Nie jest nasze ciało odrębne od nadświadomości. Mało tego, dużo łatwiej jest złapać kontakt z nadświadomością, kiedy ma się ciało w równowadze. To jest chyba logiczne. Mam ogromną nadzieję, że to, co teraz mówię, trafia do waszego serca, bo to jest coś takiego, co sprawia, że z dużo większą lekkością dzielimy się drażetkami APL GO i rzeczywiście zaczynamy czuć, że to jest misja, że ja tutaj nikogo nie proszę. Ja nie jestem przedstawicielem handlowym, z całym szacunkiem dla tej profesji, że ja przychodzę do ciebie, człowieku, z rozwiązaniem. Czy ty z tego skorzystasz? To jest twój wybór, ja szanuję. Ja czuję się ze sobą dobrze, bo ja powiadomiłem każdą osobę, która przyszła mi do głowy. Nie zadecydowałam za tę osobę. I w tym miejscu bardzo podziękuję Danusi Reichelt, która właśnie zaprosiła mnie do firmy APL GO, gdzie mogła z góry zadecydować, że taka osoba jak ja, zupełnie normalna, gdzieś tam przez ludzi postrzegana jako ta mniej dostępna, jednak zareagowała na tę wiadomość. Jednak dzisiaj działa w APL GO i ma ogromną, piękną, cudowną, zbudowaną dosłownie rodzinę. Kolejnym krokiem, żeby poczuć, że to nie jest praca, kochani, a pasja, jest nie tylko zapraszanie ludzi, jest przede wszystkim zaopiekowanie się swoją drużyną. Jest to zaangażowanie, jest to właśnie zbudowanie na tyle zaplecza, żeby kiedy nasz zespół potrzebuje produktów i zbiera na upgrade, to my możemy mu w tym pomóc. Wszystko można zrobić. Trzeba tylko chcieć. I trzeba wiedzieć, że zaproszenie do tak zwanego biznesu jest dopiero początkiem góry lodowej. Że to zaopiekowanie umiejętne się zespołem jest gwarancją tego tak zwanego ziemskiego sukcesu. W moim odczuciu, dla mnie przede wszystkim APL GO to ogromna odpowiedź i to natychmiastowa na potrzeby moich podopiecznych, z czego się niezmiernie cieszę. Ale też, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, jaką wam powiem, co się wydarzyło dla mnie osobiście w APL GO i to w nikt nawet nie zauważyłam, kiedy co też sprawiło, że dużo łatwiej mi postrzegać APL GO jako pasję, a nie pracę, to, że uzdrowiłam tutaj swój stosunek do pieniądza. Nie mogłam za diabła znaleźć, naprawdę. Kochani, wiele procesów. Co takiego siedzi mi na czapie, jeżeli chodzi o finanse? Miałam, nie miałam, naprawdę dużo miałam albo nie miałam wcale. Przeróżne etapy przechodziłam, jak wielu z nas. I tak szczerze wam się przyznaję, że przecież też jestem terapeutką, a czasami szef z dziurawych butach chodzi tutaj akurat. Lubię też sama dochodzić do tych źródeł. Nie chciałam gdzieś tam się pytać kogoś o, że tak powiem, prosić o pomoc czy o jakąś terapię. Chciałam do tego dojść sama. I co się okazało, że nie musiałam dojść do źródła. Ja po prostu w firmie APL GO uzdrowiłam swój stosunek do pieniądza. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w chwilę zaczęłam zarabiać bardzo duże pieniądze tutaj. Dlaczego? Dlatego, że krok po kroku, intuicyjnie, tak jak zawsze, nigdy się we mnie nic nie zmieniło. Zawsze z dbałością o siebie, w chwili, kiedy udało mi się siebie w pełni zaakceptować i pokochać,
zaczęłam dzielić się tą informacją z ludźmi. Okazało się to czymś niesamowitym, bo właśnie tego ludzie potrzebują obecnie, żeby umieć pokochać siebie i zaakceptować siebie. I teraz ciekawa sytuacja jest taka, że większość ludzi przez to, że apel Go nie jest czymś, co ja wyprodukowałam, jest zadziwiona, że ja się tym zajmuję, wręcz zniesmaczona. Ostatnio nawet dostałam bardzo fajną łatkę. To jest ta foliarka, która sprzedaje drażetki. Świetna, świetna etykieta. Dlaczego? Dlatego, że wywołuje u mnie uśmiech na twarzy, bo ja już wiem, że ta osoba przede wszystkim po pierwsze na pewno nie spróbowała drażetek. A nie będę sprawdzać nawet w internecie, co oznacza słowo foliarz, bo mnie to po prostu nie interesuje. Do czego zmierzam? Zmierzam, moi drodzy, do tego, że kiedy my sprawimy, że to apel Go wkomponuje się w nasze życie i będzie to w 100% z nami zgodne, to siłą rzeczy przyjdą za tym pieniądze. A że system jest, jak to mówi Grzesiu, najfantastyczniejszy, jak to Grzesiu mówisz? Najpiękniejszy. Najpiękniejszy? System. System? Planu marketingowego. Planu marketingowego. Najpiękniejszy plan marketingowy, bo tak jest i nawet gdzieś z moim oporem na takie rzeczy, ja po prostu go wchłonęłam, jakby był we mnie ten plan marketingowy, widzę niesamowicie korzystny układ dla każdego z nas, żeby upgrade'ować się poprzez własne zakupy, żeby robić to do pewnego momentu, żeby później mieć już naturalnie przestrzeń na to, żeby się opiekować ludźmi, dzielić się wszystkimi tym, co zebrałeś po drodze, żeby tym ludziom pomagać prowadzić zespoły. Coś po prostu pięknego. Jeżeli to się wkomponuje w was i stanie się waszą pasją, to żeby z ludźmi rozmawiać, zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że taka rozmowa nie dotyczy tylko drażetek. W moim przypadku każdy gdzieś tam pewnie od razu wyczytuje, że też prowadzę terapię, więc jest to bardzo często też taka rozmowa terapeutyczna. Oj, nie wiem, czy mnie widać. Ktoś tu dzwoni do mnie. Jestem, wróciłam? Jestem. Wracam. Czyli jeżeli uda nam się proponować, jeżeli uda nam się wkomponować to, co robimy w apel Go z naszym życiem, jeżeli będziemy mieć ściśle określone cele, ile dziennie zaproszeń wystąpi. Buzia, coś się dzieje, sąsiadka dzwoni, jakbyś mógł zareagować. Okay. Bo może pieski są na zewnątrz, śmiało, dobrze? A ja tutaj jest głos. Dobra. Jakaś mała interwencja, poczekajcie chwilkę. Czy pieski? Nie, no. Nie wiem, co się dzieje. Będzie mnie to cały czas tutaj wybijać, ale to może Grzesiu zareaguje. Okej, okay. Wracamy do tematu. To zintegrowanie się z tym, co robię, jest bardzo ważne, dlatego że to jest znowu w naszym polu. I człowiek, który ma wydać pieniądze, jest jak dziecko. Niesamowicie wrażliwe. Ten człowiek nawet nie będzie wiedział, dlaczego ci powie nie, chociaż cię uwielbia i do tej pory ci ufał. Powie ci najprawdopodobniej nie, dlatego że to w tobie jest jeszcze jakieś nie i jest jeszcze jakaś wątpliwość. Dlatego warto przyjrzeć się dzisiaj, być może to, co mówię, akurat do ciebie trafia, jeszcze raz z lotu ptaka, zobaczyć, w jaki sposób działam, co jest po tej stronie na tak, co jest po tej stronie na nie. Jak mógłbym to, co jest na nie, co jest na minus, zrobić z tego plus. Czyli jeżeli na przykład nie potrafię zapraszać, to mogę sobie włączyć wideo i wielokrotnie nagrać swoje zaproszenie, zobaczyć na twarzy, co jest na tej twarzy, zobaczyć, jak działa podniesienie kącików ust, jak bardzo zmienia barwę głosu, jak bardzo zmienia to, z jakim ładunkiem ja wtedy mówię. W każdym aspekcie możecie się przyjrzeć swojej działalności. Najważniejsze jest to, kochani, żeby to, co robicie, było z wami zgodne. A żeby to, co robicie, było z wami zgodne, to nie ma innej drogi. Trzeba doświadczyć działania każdej drażetki. Nie tylko wtedy, czy tego potrzebuję, czy nie potrzebuję, bo my tak naprawdę
nie wiemy, czego my potrzebujemy. Dlatego, że to, co oferuje nam dzisiaj świat, to jest jeden wielki minus, jest jeden wielki brak. Nasze ciało jest w stanie permanentnego wybrakowania. Dlatego warto zacząć od siebie. A kiedy człowiek już tego doświadczy i doświadczy tego wzrostu i doświadczy też innego rodzaju świadomości, gdzie ja czuję ogromny wzrost świadomości, to też te dwie rzeczy przełożą się na to, że kiedy ty wzrastasz, drogi człowieku, w świadomości, to naturalnie też wzrasta twój, jak gdyby rozpościerają się te skrzydła, jeżeli chodzi o obfitość, jaką ty jesteś w stanie przyjąć. I to uznanie dla siebie sprawia, że ten poziom tych pieniędzy też wzrasta. I teraz trzeba dobrze też dokreślić, po co ci są te pieniądze. Te cele też są bardzo ważne. Po co ci są te pieniądze? Czy chcesz wybudować centrum, gdzie będziesz później prowadził terapię, miał drażetki Apel Go, czy jest ci potrzebne do twojego dobrego czucia się ze sobą i uczucia, że się ukochałeś, dom, samochód, cokolwiek to jest, te pieniądze mają tobie służyć, ale żeby przyszły one w takiej wymiarze, w jakim ty chcesz, to naprawdę niezwykle ważne jest to, żeby wiedzieć, na co decyduję się codziennie, ile chcę wysłać zaproszeń, ile chcę odbyć rozmów partnerskich, gdzie opiekuję się już zespołem, ile chcę ustanowić nowych spotkań, jakie kolejne działania chcę zrobić, czy chcę może nagrać vloga na temat Apel Go, czy może chcę napisać jakiś post, a może chcę się wyedukować. I teraz ten plan dzienny przekłada się na plan tygodniowy, na plan miesięczny. Dzięki temu ty możesz sobie, mój drogi człowieku, zaplanować w odpowiedzi, jeżeli przyszło ci w odpowiedzi w Apel Go, że chcesz zostać ambasadorem koronnym, to ty dzięki takiej strategii, jaką sobie zaplanujesz, jesteś w stanie oszacować na zdrowy rozum, bez napięcia, bez takiego podejścia hura-bura z motyką na słońce, racjonalny termin tego, kiedy to może nastąpić. I kiedy to już jest ustalone, jest to w tobie, to krok po kroku działasz zgodnie z tym, co sobie zaplanowałeś. Bo jeżeli jest to twoja pasja, to ty zgłębiasz tajemnicę, ty się cały czas tym bawisz, poznajesz coraz nowych więcej ludzi, masz coraz bardziej fantastycznych ludzi wokół siebie, coraz bardziej świadomych, otwartych na Apel Go. Zaczynasz tworzyć świetną rodzinę, zaczynasz tworzyć świetny zespół i ten zespół tworzy kolejny zespół i znowu za tym przychodzą pieniądze. Odczuwasz satysfakcję z tego poziomu, że dobrze wyglądasz, dobrze się czujesz, robisz dobre rzeczy. Takie masz wewnętrzne przekonanie. Widzisz tego relatywne owoce na zewnątrz w postaci swoich znajomych, swojej rodziny. Do tego wzrasta twoja świadomość. Widzisz, że nagle masz dostęp jakby do niebiańskich banków wiedzy. Coś niesamowitego. I jeszcze do tego zaczynasz sobie doskonale radzić z finansami. To chyba na tyle. Chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Moi drodzy, gdyby były jakieś pytania, to jestem teraz na nie otwarta. Ja myślę, że większość ze mnie mówiła, ale Ewa po prostu super. Cisza zapadła. Mam nadzieję, że ktoś będzie jednak miał jakieś pytania. Zapraszamy. Można włączyć mikrofony. Ja to powiem, ja u Eli zauważyłem po pierwszych, jak wysłałem drażetki Eli, zanim kupiła to, zanim dostała pierwsze, to jej wysłałem. I ona była po prostu, było czuć u Eli, że to jest jedność. Tak, tak. To też się wiąże właśnie bardzo mocno z tym, że ja ufam rzeczom, które przychodzą do mnie w odpowiedzi. Ja miałam kilka takich sytuacji w życiu, jak chociażby survival, o którym chciałeś, żebym porozmawiała, to powiem wam, że to jest niesamowite, ale właśnie te rzeczy bardzo wiele dla mnie wniosły. Zobaczcie,
I świetnie, że to teraz wypłynęło, bo zapomniałam o jednej rzeczy powiedzieć. W tych wszystkich planach, moi drodzy, w tych wszystkich, nawet nie nazywajmy tego postanowieniami, ja chcę to po prostu zrobić, bo widzę, że to dla mnie działa. W tym całym takim schemacie, który dla siebie opracujesz, niezwykle ważna jest elastyczność. Czyli jednak, mimo tego, że mam plan, będą różne dni. I czasami nie uda mi się wysłać tych 17 zaproszeń. Ja jednak postawię na to, że dzisiaj zabawię się w zaopiekowanie siebie, czyli pójdę, tak jak ja często robię, do warsztatu i zacznę tworzyć swoje dzieła, ponieważ wypoczywam, kiedy tworzę, albo zrobię sobie spa, pojadę na saunę, zrobię sobie lampę fullerenową i wiecie co? To nadal działa. Ja bardzo często obserwuję, że kiedy utrzymuję tą równowagę między działaniem a wypoczynkiem, to właśnie wtedy, kiedy robię sobie tą pauzę, to jest tak jak z kluczykami, których szukamy. Kiedy przestajemy ich szukać, one nagle się wyłaniają i tych przykładów każdy z nas mógłby mieć teraz miliony, że jak odpuszczamy, to po prostu przychodzi. A ile razy jest tak, jak chociażby dzisiejsza sytuacja, Grzesiu mnóstwo materiałów ściągnął, nagle mu komputer powiedział papa, wszystko się wylogowało, odpuścił, jak odpuścił dzisiaj rano, mówi to może ja pójdę po drewno do lasu. I co? I w chwili, kiedy mówi, że zbiera się do lasu i odpuszcza, to nagle komputer mówi, hura, jestem z powrotem ze wszystkim, co zrobiłeś. Czyli warto być też elastycznym w tym, co sobie zakładamy, dlatego że tak samo jak my ludziom polecamy brać drażetki według biorytmów, tak samo my tym biorytmom podlegamy i nie zawsze będzie wszystko z nami spójne. Więc to nie ma nam iść jak krew z nosa, tylko po prostu to ma płynąć, to nam ma sprawiać radość. I w chwili, kiedy to nam będzie sprawiało, kontakt z ludźmi będzie nam sprawiał radość. To, że komuś, z kimś się podzieliliśmy. Słuchajcie, to jest po prostu piękne, ponieważ apel Go jest jakby wpisane w nas. Te składy są tak bardzo w nas wpisane, że tak jak na początku, pewnie każdy z nas może sobie przypomnieć, że bo może nie każdy z nas to przeżył, ale na początku większość z nas doświadczyła czegoś takiego, że jak zobaczyła, że tyle jest tych produktów i takie te nazwy i jeszcze taki skład, jeszcze takie działania, to był po prostu przerażony, okej? A za chwilę się okazało, że rozmawiamy z kimś, ktoś nam mówi o swoich dolegliwościach, a tu wyskakuje SLD, a tu wyskakuje NRM, a tu wyskakuje GTS i nagle wszystko jest jakby w nas. Także warto być w naszym działaniu elastycznym, dlatego że jak my jesteśmy elastyczni i raduje nas to, co robi, to po prostu na miękko w nas wchodzi i z nas na miękko wychodzi. Okej. To dziękujemy bardzo, Elu. Przynajmniej dla mnie to były bardzo cenne uwagi i podpowiedzi. Także dziękuję Ci bardzo, kochana. Dziękuję. Ja też powiem, że bardzo, Elu, mi się podobał Twój wykład taki od serca. Moja intuicja od razu mi powiedziała, zauważyłam, że no troszeczkę, prawda, po tej sytuacji jesteś troszeczkę wyciszona, ale trochę, prawda, to jest normalne. Ale ważne jest to, żebyśmy nadal byli pewni siebie, żebyśmy robili to, co czujemy, to, co kochamy. Ja tu muszę Cię pochwalić takim jednym postem, który bardzo na mnie zrobił dobre wrażenie. Jednocześnie powiem, że no, nie wiedziałam tego wszystkiego, bo te liczby mnie zaskoczyły. To, że jest energia miłości, radości, spokoju, to ja wiem, bo stosuję energię kwantową na co dzień w praktyce, ale powiem Wam to, co Ela napisała w tym poście nie tak dawno, że energia miłości, tak właśnie pisało, że po prostu jest, ma tak ogromną siłę, nie pamiętam właśnie tą cyfrę, ile może mi podpowiesz, Ela, ile tam równoważy właśnie tych złych energii, nie? To było w liczbach podane, to jest po prostu coś niesamowitego. Dlatego teraz po prostu ja często piszę normalnie do ludzi, słuchajcie, trzeba wysyłać energię miłości, spokoju, radości. I tutaj dodam chyba samodzielnego myślenia, żeby to po prostu ta cała sytuacja no nas to po prostu no, zrównoważyła, żebyśmy po prostu, no, żeby ci ludzie jakoś tak inaczej do tego podeszli, nie? Ale ta energia miłości, spokoju to jest bardzo ważne. Także dziękuję bardzo za ten wykład. Też się bardzo cieszę. No kochani, wchodzimy na taki trochę wymagający, że tak powiem, grunt. Natomiast ja, no jeżeli to jest wywołane, to ja powiem. Popatrzcie na przestrzeni naprawdę bardzo wielu lat. Na przestrzeni naprawdę bardzo, bardzo wielu lat. Czym my jesteśmy karmieni?
Jakiś czas temu strach był otwierać listy, bo wiadomo, co można było otworzyć. I była taka. Później była grypa świńska, ptasia. Czego później mieli nas uchodźcy zalać. Później znowu to, co było z pandemią. Teraz znowu jest to, co jest. Jest tak wiele, tak różnych informacji. Kochani, jako osoba publiczna gdzieś wewnętrznie czuję się wręcz w obowiązku, ale przyjemnym obowiązku wiedzieć, co się dzieje na świecie. W związku z tym pochłaniam tony informacji, bo czuję się na tyle silna, żeby to wchłonąć przez siebie, przetransformować i podzielić się moimi odczuciami. I jedno, co widzę to, że nadal cały czas chodzi o to samo. Jeżeli nie udaje się nad masą wywołać lęku z jednej strony, to będzie się uderzać w drugą stronę. A najważniejsze jest to, kochani, żebyśmy my zrozumieli, że poczucie bezpieczeństwa nigdy nie pochodzi z zewnątrz. Na przykład, czy ja byłabym szczęśliwa z Grzegorzem, gdybym całe poczucie bezpieczeństwa na nim zawiesiła? Czy energetycznie mój partner czułby się w mojej obecności dobrze, gdybym ja zawiesiła całe swoje poczucie bezpieczeństwa na nim? Jak myślicie? Nikt nie będzie. Dlatego, moi drodzy, tak samo jak świadomość, tak samo poczucie bezpieczeństwa jest pewnego rodzaju świadomością. Ja albo czuję się ze sobą bezpiecznie, albo nie. I nigdy, naprawdę nigdy nie będzie to zależne od tego, co na zewnątrz. Pamiętamy Holokaust, pamiętamy ludzi, którzy czuli się po 1000-kroć bardziej wolni tam, zamknięci, niż kiedy byli na wolności. Jacy to byli ludzie? Ci, którzy mieli wolne serca. Ci, którzy nawet w tamtych warunkach pomagali innym. Tacy ludzie czują się zawsze wolni. Dlatego tutaj chodzi tylko o to, żeby z każdej strony człowieka odwlec od jego prawdziwej natury. Natury pełnej miłości, pełnej zgody. Ponieważ ktokolwiek z nas powie cokolwiek złego o kimkolwiek z rządzącym, to po pierwsze zasila jego cechy dokładnie takie, jakie potępia, a po drugie wchodzi w pole tego kogoś i zasysa z niego tą energię i za jakiś czas będzie mógł w sobie zaobserwować agresję na przykład. Albo nietypowe zachowanie. Dlatego tak niesamowicie jest ważne dzisiaj to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że od początku do końca ja czuję się bezpiecznie ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że ja siebie znam. Ja wiem, kim jestem. Wiem, jak się zachowuję w przeróżnych sytuacjach. Wiem też, że mogę siebie zaskoczyć jeszcze wielokrotnie w życiu. Ale też wiem, że jest we mnie niezłomna siła i że jeżeli chodzi o prawdę, to choćbym pozornie miała w życiu wszystko stracić, to zawsze stanę w imieniu prawdy. Zawsze. Bo ona jest dla mnie najcenniejsza i jej poszukuję całe życie. I odkryłam ją w sobie. Dlatego trzeba uznać zdanie innych. Dlatego trzeba powiedzieć tak dla innego wymiaru mnie, bo ja i ty to jedno. Ja dzisiaj specjalnie tą tablicę dla was zmyłam i napisałam na tej tablicy, choć widzę, że jest to słabo czytelne, ja i ty to jedno w sercu. Komukolwiek, cokolwiek robimy, robimy to sobie. Czy kogokolwiek hejtujemy, czy kogokolwiek przeklinamy, robimy to sobie. Jeżeli masz tą wiedzę w sobie, to dajesz każdemu prawo na jego wybrzmienie,
na jego umiejętność zareagowania, na jego tezy, na jego opinie, na jego osądy, przy jednoczesnym zachowaniu tego, co dla ciebie jest prawdą. Koniec. No pięknie, dziękuję. Bardzo ci dziękujemy, bardzo. No, bardzo. Ja jeszcze chciałam się tak spytać, jak odbierasz to, czy jest na tyle u nas obudzona świadomość, żeby podziało się tak, żeby u nas był spokój w Polsce, pokój. Wiesz co, ja myślę, że tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo wiesz, o co chodzi? Tutaj chodzi o to, że ten pokój zaczyna się u mnie w sercu. No tak, tak. U mnie w domu. Jeżeli ja mam pokój w sercu, jeżeli ja mam pokój i mam cudowne relacje w rodzinie, to ja z tą rodziną mogę usiąść, chwycić się za ręce, tak jak wtedy spotkaliśmy się dla naszego cudownej duszy, która z nami była przez moment, Igora, i wtedy połączyliśmy się wszyscy, gdzie dla Igora wydarzyła się przepiękna rzecz. Właśnie wtedy, kiedy się spotkaliśmy wszyscy, chciałam wam naprawdę za to bardzo podziękować, bo kiedy spotkaliśmy się wtedy z Igorem, to Igor po raz pierwszy zrozumiał, o co chodzi z tym sercem i o co chodzi z miłością. Powiedział, że do tej pory serce postrzegał jako organ, a on naprawdę poczuł, o co tutaj chodzi. I właśnie o to chodzi, żebyśmy my teraz, każdy z nas poczuł, tak jak dane to było Igorowi, chwilę przed odejściem jego ciała. No i to jest piękne, bo on po prostu to zrozumiał i miał to zrozumieć właśnie za życia. Tak, tak. No. Mhm. Odrobił ostatnią lekcję i na spokojnie. Tak. Także kochani, bardzo wiele zależy od każdego z nas. W APLGO mamy rodzinę. Jest nas coraz więcej. Dzięki Krzysztofowi i wielu, wielu ludziom w Polsce jednoczymy się w wspólnej misji. Im więcej nas dotrze z drażytkami, im więcej ludzi będzie coraz zdrowszych i coraz bardziej świadomych, tym w odpowiedzi dla ciebie, kochana, nasz naród będzie coraz bardziej chroniony. Dlatego nie ma co decydować za kogoś, mówić każdemu o tym, co dostaliście od losu dobrego w ręce i czym wy tak naprawdę się dzielicie. Kiedy tak będziemy podchodzić do tej sprawy, to zrobimy nie tylko dużo dobrego dla ludzi, ale też dla swojego życia, dla podniesienia swojego statusu i co najważniejsze, czemu jestem niezwykle i naprawdę ja to widzę jako grubszymi nićmi szyte całe to APLGO. Jeżeli ktoś oddaje 63% ludziom, jeżeli ktoś jest niesamowicie bogaty, to APLGO ma jako taką dziedzinę charytatywną. Macie ludzie, dobrą rzecz, zróbcie z tego dobrą rzecz. Ja wam nawet oddam 63%. Ja mam kasy, mi na niej tak nie zależy. Ja mam z innych rzeczy dochody, ale daję wam szansę na to, żebyście się uniezależnili od systemu. Tak ja czuję intencje Siergieja. Ja też tak czuję. Ja też tak czuję. To jest po prostu misja moja, jest pomaganie ludziom w zdrowiu i wolności finansowej, wyrywania się z systemu niewolniczego. Tak. Ela, ujęłaś to tak, że mnie aż serce zadrżało. Myślałam cały czas właśnie coś pod tym względem, że to się dzieje u mnie, z moją przemianą. Ja przedwczoraj mówiłam właśnie o swojej wewnętrznej przemianie, że jestem bardzo uspokojona, a dzisiaj dałaś mi wiarę, nadzieję i miłość. Dziękuję ci bardzo. No, dziękuję. No ja też dziękuję. Ja po prostu wiem, że ty jesteś moją siostrą, bo ja już też jestem obudzoną świadomością od kilkunastu lat. Pięknie. No wiecie co, w ogóle to jest niesamowite, że APLGO zrzesza bardzo dużo ludzi świadomych, bo tylko światło do światła lgnie. Naprawdę, to nie chodzi o to, że ludzie, którzy odrzucają mnie, absolutnie nie, po prostu nie okrywajmy, no jest teraz tak wiele różnych nowości, do każdego przemówi coś innego, my nie mamy ze sobą rywalizować, do jednych przemówi APLGO, do kogoś innego przemówi coś innego, to nie o to chodzi, żeby się ścierać, po prostu my mamy się jednoczyć, ja bardzo chętnie
raz w miesiącu mogę się z Wami spotkać i tak od serca, tak jak ja potrafię pogadać o tym, co u mnie słychać, co nowego odkryliśmy. Takie po prostu może spotkanie z Grzesiem i z Elką, może następnym razem Grzesiu Wam powie, co cudownego, jak wiesz, on naprawdę tak rozgryzł ten działający niezwykle system, jak my mamy po prostu takie przebłyski, takie niesamowicie widzimy potencjał w tym tutaj, że to jest po prostu niepojęte, jakie tutaj są możliwości. Słuchajcie, ostatnio co zrobiliśmy, jeszcze jedna rzecz. Tak się wydarzyło, powiem to na Rowo Forum, bo to żadna tajemnica, tak się wydarzyło, mamy już kolejne upgrade'y na diamenta i tak dalej, ale jeden z naszych diamentów, któremu pomogliśmy się upgrade'ować w połowie i też potrzebowaliśmy towaru, więc zakupiliśmy w połowie tego towaru, przez sytuację, jaka wyniknęła w domu, tam rozwody i inne rzeczy, ten diament nam się wycofał. Wzięliśmy na barki, mimo tego, że dopiero co przyjechał nam nasz diament wreszcie z towarem, który rozszedł się po prostu w chwilę, po trzech dniach nie mieliśmy naszego diamenta, więc jakby z nieba tak naprawdę spadł nam ten diament, który już nie chciał być diamentem, zasilił nas teraz materiałem, gdzie my mamy znowu swoje zasoby i słuchajcie, to jest naprawdę fantastyczne, sposób na to, żeby budować świetny zespół, bo jeżeli ty, drogi liderze, masz w sobie zasoby, to ty możesz z tymi zasobami, ja wam pokażę, idą do nas kolejne paczki, to jest nasz magazynek malutki, który nam służy, gdzie właśnie wczoraj przyszła kolejna dostawa, tu widzicie opiekun magazynu. No. Ale zobaczcie nasz dom. Ja Wam pokażę, jak wygląda nasz dom. Nasz dom jest w jedności z Apel Go. Tutaj jest taki, tutaj jest cała struktura. Tu jest data, kiedy chcemy z Grzesiem osiągnąć ambasadora koronnego. Na tablicy sobie pracujemy. My po prostu, to jest tak jak z nauką języka, kochani. Jak uczymy się języka, to... Kiedy jesteśmy za granicą, to ten język po prostu nam wchodzi i po trzech miesiącach mówimy w danym języku, tak? Jeżeli my chodzimy raz w tygodniu na powiedzmy ten angielski, to on nam tak nie wchodzi, ale kiedy mamy dookoła wszędzie ten język, to on nam wchodzi. Dokładnie tak samo my sobie zrobiliśmy takie środowisko Apel Go, ponieważ wierzymy w te drażetki, wierzymy w ich działanie. Jest to powiązane, to nie jest tylko ciało, to jest przede wszystkim też przebudzanie ducha, więc to jest tak bardzo ze mną spójne, kompatybilne, że jesteśmy w 100% zaangażowani w to. Jak to się po prostu dzieje, że od razu na diamenta? Czy wystarczy powiedzieć? Jak to działa, że po prostu na wysokie pakiety? Już mówię, ja po prostu sobie zaplanowałam, że będę przyciągać diamentów i bardzo często jest to taka osoba, która jest gotowa na 600. A ja jej pokazuję, że ona może sobie u mnie uzbierać, dlatego te stany magazynowe, kochani, są takie ważne. Kiedy my na przykład wysyłamy tej osobie produkty 3 razy MLS i 3 razy ALT, ona ma u nas w zeszycie wpisane, co ma wysłane. Ona płaci nam za to tyle, ile my za to zapłaciliśmy, czyli ma ceny partnerskie, ma zajęte miejsce. I kiedy robi kolejny zakup, to my decydujemy, czy chcemy się z nią dołożyć do tych zakupów i ma tego diamenta, czy tak zadziałało MLS i Alty, że ona biorąc tego MLS-a i Alta, biorąc pakiet 3-miesięczny, już sprzedała te 2 swoje pozostałe, więc potrzebuje dalej. A tu sąsiadka się okazało, że potrzebuje tego i ona jak zebrała suma summarum zamówienie, to okazuje się, że ona już ma gdzieś 1200, no to jeszcze chwila poczekania i jest diament. A wszystko zależy od promocji, bo czasami będzie rozumiem, bardziej korzystne. Rozumiem. No, ale z drugiej strony powiem ci, na przykład wystarczy, że nagrywasz te filmy i oni sami do ciebie się zgłaszają, czy w jakiś inny też sposób działacie? Nie. Ja, kochanie, codziennie korzystam z tak zwanych okazji, a tu nagle ktoś się pojawił u mnie na Facebooku, a dawno go nie widziałam. Ja też tak robię, właśnie tak jakoś tak intuicyjnie, tak spontan, tak, nagle. To jest naturalne. Ale powiem ci, że na przykład nieraz widzę tak jakąś, mi się wydaje, osobę, że gdzie tam nie ma szans, a z drugiej strony przychodzi mi do głowy, nie ma lęku, ty masz do niej tą informację przekazać.
Tak, masz, tak. Nie ma co decydować za kogoś. Tak, nie? Ja wtedy po prostu w ogóle nie myślę o tym lęku, o niczym. Piszę to, co mi intuicja mówi i nie mam tego lęku, strachu w sobie. Tak. Tak to działa. Tak naprawdę w ogóle nie ma czegoś takiego, nie musi mieć miejsca uczucie odrzucenia w apelgo, dlatego że jeżeli ja znam wartość tego, to jeżeli ktoś mi mówi nie, to ja nigdy tego nie biorę personalnie do siebie. Rozumiesz, tak, co? Tak, tak. Więc jeżeli ja znam, to jest tak samo. Przyjdzie ktoś, to są takie naturalne prawa. Przyjdzie ktoś i powie, jesteś taka, 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 taka. I ktoś, kto zna swoją wartość i nawet jest tym nie... mówi, no, z drugiej strony ta energia do niego wróci. To nawet o to chodzi, to nawet widać, że ta osoba pokazuje jednym palcem, a te trzy paluszki są skierowane, więc wtedy też można nawet wręcz nadstawić uszu i słuchać świadomie, co ta osoba ci zarzuca, żeby się dowiedzieć, na co ona cierpi, co ją boli, czego ona w sobie nie akceptuje, z czym ona się tak... No właśnie, po prostu wiesz, kochanie, obudzona świadomość, ja patrzę na nią, ja po prostu wiem, na jakim jest etapie ta dusza, no. Tak, to jest tak. Po prostu inaczej my patrzymy na to wszystko. Dokładnie tak. I nie ukrywajmy, apelgo bardzo pomaga spojrzeć na siebie z wyższej świadomości. Po prostu to jest niebywałe, naprawdę nie wiem, czy wszyscy już doświadczaliście Braina, ale Brain jest fenomenalny. Mam też, pamiętacie, mój przyjaciel z AWF-u, świetny kanał, słuchajcie, w ogóle naprawdę świetny kanał. Często ci ludzie nie mają w ogóle czasu, żeby się tym zająć, więc to są tacy, jakby to powiedzieć, ludzie robiący obroty. Zakładasz im konto, oni, że tak powiem, informują o drażetkach, mają ogromne zbyty i robią sobie... Ty sprzedajesz te swoje upgrade'y jemu, a później robisz jemu jednorazowy duży upgrade, więc fenomenalny sposób na to współpracować z taką osobą na AWF-ie, która ma pod sobą mnóstwo instruktorów, mnóstwo grup. To jest po prostu fantastyczny kanał na to, żeby mieć właśnie to, żeby pomóc też swojej grupie później się upgrade'ować, bo mając taką jedną osobę, która bardzo dużo ci sprzedaje produktów z boku, że tak powiem, a dajesz jej oczywiście ceny partnerskie, no to możesz tymi zakupami tej osoby pomagać upgrade'ować swoją drużynę, no coś fenomenalnego. Także ja się z wami dzisiaj jeszcze z tego serca podzieliłam wszystkim tym, co zdało u nas egzamin. Szukajcie możliwości, bo no warto po prostu podnosić ludzką świadomość i uzdrawiać te ciała, przede wszystkim oczyszczać pasożytów. Powiem wam jeszcze jedno, nie wiem, czy już to mówiłam. Nie miałam do tej pory takiej świadomości, oczyszczałam się wielokrotnie i to bardzo systematycznie. Przy oczyszczaniu MLS-em i altem pojawił mi się obraz taki, że pasożyty są tworami z cienia. One nie pozwalają świadomości wzrosnąć. Dlatego kiedy oczyszczam MLS-em i altem, to kiedy nie ma tych bakterii już w nas i nie ma tych, to dlatego też ta świadomość tak wzrasta, bo jak gdyby te wszystkie kotwice, wiesz, podnosimy znaczy, kotwice. One w ten sposób po prostu przez te pasożyty nasza świadomość jest uśpiona, tak. No dobrze, kochani. No dziękujemy ci, kochana, naprawdę dużo wiedzy nam przekazałaś. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze jedno chciałam się spytać. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, to pokazujecie prezentację, tak żeby każdy, tak? Czy... Wiesz co, my indywidualnie prowadzimy. Indywidualnie. Ja wiem, ale indywidualnie po prostu pokazujecie o drażetkach, plan marketingowy. Najczęściej, tak? najczęściej wygląda to tak, że na przykład teraz już budujemy zespół zespołowi, czyli nasz zespół wysyła nam ludzi. Ktoś do mnie pisze SMS, jestem tam od Asi takiej, mogę prosić o spotkanie. Wtedy pierwsze co, to ja rozmawiam na temat potrzeb, co by ta osoba potrzebowała. Mówię jej o możliwościach i najczęściej kieruję to na to, żeby ta osoba dostała od nas drażetki, ma je zapisane w zeszycie, ma założone konto i od razu wie, że upgrade'ujemy się wyżej. Tak działamy, od razu. Mhm. Prezentacje, oczywiście jak dochodzi do tego momentu, kiedy ja już mówię o działaniu apelgo, szyję, że tak powiem, zamówienie na potrzeb tej osoby, to wtedy też mówię, a jeżeli chodzi o takie pytania stricte już, jeżeli chodzi o ale działanie. Ale po prostu jeszcze przepraszam, czy ty pomagasz też w rejestracji we wszystkim tym osobom? Tak, każdą.
każdą osobę rejestrujemy, każdej i osób, tych osób i już dalej głębiej, każda z tych osób przechodzi z nami przez rejestrację. Pilnujemy dzięki temu, żeby było zaznaczone, że to jest upgrade, a nie zwykły zakup. Każdy krok po kroku i te osoby się uczą i tak. Oczywiście już nasi liderzy są na tyle powolutku, zaczynają być mocni, że gdzieś tam się odłączą i zaczną też sami prowadzić, wiedząc, że zawsze mogą na nas liczyć. No i to jest piękne, bardzo Wam dziękuję. No dobrze. To wszystkiego dobrego dla Was. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Krzysiu, za możliwość podzielenia się. Tam Grzesiu, pokiwaj, bo Cię pokazuję. To... Właśnie zapraszałem Ciebie tutaj do mnie, do słoneczka też jest piękne. A właściwie widzicie, jak to działa, że aż po prostu brakuje tematów, ponieważ dlaczego? Dlatego, że powinniśmy właśnie mieć tą świadomość, że najlepsza jest cisza. A więc kiedy ta cisza sama chce się zaburzyć, to znaczy, że tam jest potrzebne rozwiązanie na dane elementy, takie jak pytanie czy jakiekolwiek względy. No i właśnie kiedy podchodzi do tego typu rozmów, no pewno wtedy, kiedy są odpowiednie do tego chwile i miejsce. Można coś przedstawić. Zobaczcie, jakie mamy zmysły. Jest tak, wzrok, tak i tak dalej, co tam przyjdzie nam jako zmysły. Taki dotyk i tak dalej. No to więc zauważcie, że jak już tyle lat siedzi się w tych wyświetlaczach, to tak naprawdę staje się człowiek takim zawieszeniem po prostu odbioru. A jako, że jestem bardziej osobą techniczną i gdzieś te przez politechniki i takie inne warsztatowe warsztaty i wszystko, co by można wiązać ze studiami, jako to, jak płynie prąd, to o czym się mamy jako natura i skąd ten człowiek zaczął budować swoje narzędzia, także trzeba znać mniej więcej możliwe, że ich konstrukcje, bo często to się odbywa na podobieństwach, tak więc życie jest pełne schematów, więc lepiej chwycić się schematu, którym jest miłość, bo to jest coś, co wpływa na wszystko. Tak, i po prostu prędzej czy później przyciągnie, jeżeli na przykład jest świadomość obudzona, to przyciągnie tutaj, ktoś mu da ten impuls, pokaże tą ścieżkę, drogę, apel go. Że i wyrówna te aspekty, które po drodze powiedzmy są nie do końca uporządkowane. Kiedy siła wyższa, tak, powie stop, to tam ma się to stać, skoro są piony, jak instrukcje chociażby kosmosu. To ktoś może więcej niż nam się zdaje, a więc jednak jeśli ty masz teraz swój telefon i możesz z nim zrobić tam, co chcesz, to tak samo na ten samo podobieństwo przykładu, kto inny może coś zrobić z nami. I to jest właśnie jednocześnie obezwładniające, jak i cieszące. No a wiecie co, bo teraz też wychodzą kolejne rzeczy, które też są bardzo ważne. Na przykład ta gotowość niektórych. Gotowość niektórych osób jest natychmiastowa, a później gdzieś tam ich coś zaczopuje, więc to jest cudowne, żeby rozmawiać tak po ludzku, jak my teraz ze sobą rozmawiamy. Powiedz mi, gdzie tam, czego się boisz, co stanęło na przeszkodzie, co ci nie wychodzi, w czym mogłabym ci pomóc, a ja ci powiem, czy chcesz usłyszeć, jak ja to robię. Te pytania bardzo dużo nam po prostu podpowiadają tutaj. Jak gdyby pytanie zawsze powoduje to, że ta osoba się zatrzyma. Czym innym jest to, jak my się dzielimy informacją, to ta osoba zupełnie inaczej pracuje. Ona wtedy robi tak, tak, nie, nie, a to już absurd. I ona będzie robiła coś takiego. A osoba zapytana z kolei, ona się skonfrontuje ze sobą i znajdzie, będzie szukała w sobie odpowiedzi. I to jest takie też umiejętne rozmawianie po prostu z drugim człowiekiem, żeby nie bać się zapytać o to, w jaki sposób można mu pomóc i gdzie jest właśnie to takie źródełko. Jakieś tam problemy, gdzieś ta blokada po prostu, bo wiesz, ludzie niektórzy mają taką blokadę w sobie, nie umieją na przykład znaleźć ludzi, tak? Mówią, że nie umią, że nie idzie. Ludzie mówią, że nie. Tak, żeby znaleźli, zrozumieli to, że nie mieć takich myśli, że nie. Mają mieć myśli, energię, że przyjdą ludzie. Dorotko, tak dokonane. Zwykle jak ten przecinak muszę się wbić i teraz o co chodzi?
chodzi też o to, że nawet przed Apple Go i w trakcie, nawet słuchałem kilku takich mentorów od mentorów, mentoringu i kilku Polaków, jakże Polak potrafi fajnie, kapryśnie coś przedstawić. I on właśnie mówił, wiecie jak to jest, gdy osoba ma dany biznes, bądź już jest ustabilizowana, jakkolwiek na jej rozumowanie się wydaje, to więc wtedy nic nie chce zrobić i darzy hejtem tak zwane to, co było nawet kiedyś, bo tej opinii aktualnej powie, ja kiedyś robiłem marketing, dla jakieś statusy, diament, jakiś builder, jakieś takie, wiecie, inne tam cuda, inne. I ja tak pomyślałem, w tym moim niesmaku wtedy, w tamtych parę miesięcy, x temu, tak sobie pomyślałem, w sumie chyba gość ma rację. Taka żenada trochę. Ludzie się piłują, żeby jakiś status osiągnąć i się później tymi nazwami chełpią. Albo że imprezy tworzą takie i takie. Wiecie co, kiedy człowiek jest w danym stanie, w tym stanie dany stan mu przebodźcuje informacje. Więc jakże stan Elżbieta podnosić energię i w tym stanie można jasno myśleć. Jakże dziś widząc diament i określając status diament, mi to smakuje. A wtedy akurat przez 5 sekund pomyślałem, bleh. Więc no tak to jest. W danym momencie tak, nie ma naprawdę ku temu krzywdy. To jest czysta intencja, po prostu te osoby, które się chełpią, to wiesz, tego, tak? I za chwilę mogą spaść z tego. To jest tylko na zewnątrz. Dlatego, że dla jednego będzie tak, jak mówił Grzesiu, a dla innego będzie, że on nigdy nie udało mu się jeszcze, był w tylu multi-level marketingach, a nigdy jeszcze diamenta, więc dla innej osoby będzie ważne. Dlatego tutaj cały czas mówię o tej zgodzie, o tej takiej akceptacji dla każdego wybrzmienia naszej egzystencji, bo ja i ty to jedno. Po prostu. Tutaj, kiedy ten współpraca w Apple Go, ona wychodzi z pola miłości, ona wychodzi z pola serca, ona wychodzi z doświadczenia działania, kiedy ona wychodzi z tego ładunku pewności, kiedy ja to czuję, kiedy ja się cieszę, kiedy ja jestem wdzięczna, że to do mnie przyszło, kiedy to wszystko, co dzisiaj mówiłam, kiedy to jest w naszym polu, to jest ta aura, to jest to nasze bogactwo. I teraz przy takiej sile, ogromnej sile i u pięknym stosunku do Apple Go, jaki sobie ułożył, cokolwiek nam powie nie, to on po prostu... To jest tylko jak gdyby statystyka. Nie, po prostu chodzi o to, że on nie jest na to gotowa. Nie dokładnie. Nie gotowy jest na to. I znowu wraca to, co chciałam bardzo powiedzieć. Bardzo ważne jest to, kochani, ja wiele lat, akurat tego wiele lat, szukałam nowej jakości w sobie. Nie uczyłam się, ja szukałam nowej jakości w sobie, żeby było to ze mną zgodne. Wiele lat, nawet jak jechałam samochodem, tu wysłałam miłość, tu błogosławiłam wszystkim, wszędzie. Później były różne czasy i po jakimś czasie mi się przypomniało, dlaczego ja tego nie robię. I chciałam to zrobić i nawet czułam w sobie blokadę. I pomyślałam, jak tu? Nie masz już w sobie takich pokładów miłości, żeby ludzi tym obdarzać? I nagle przyszła do mnie taka mądrość, że ja przez ten cały okres, kiedy zapomniałam o robieniu tego, tak wzrosłam świadomością, że ja teraz sieję tylko tam, gdzie jest żyzny grunt. I uaktywniam się tylko wtedy, gdy ktoś do mnie zapuka. Jak ktoś do mnie zadzwoni, poprosi mnie, napisze, to ja siebie zapytam, czy to jest ze mną zgodne i się wtedy uaktywniam albo się nie uaktywniam. Nie rozsiewam już byle gdzie i byle jak. Ja kocham siebie, kocham świat, kocham ludzi. I tak samo w Apple Go, jeżeli czuję dysonans i czuję brak gotowości w tej osobie, to mówię, słuchaj, czy jesteś gotów chociażby tylko na to, bo wyczułam w tobie, że potrzebujesz jeszcze ten kawałek drogi przejść po prostu z dużym dystansem do Apple Go. Czy jesteś gotów na to, żeby się zarejestrować i zająć stanowisko, bo za chwilę tak będziemy ludzi wpisywać, co jest prawdą. Jeżeli mi mówi tak, to rejestrację i zostawiam tą osobę, najczęściej doprowadzam do tego, żeby wzięła sobie drażetki. I wtedy mam z nią kontakt, pytam od czasu. To jest też niesamowicie. Zobaczcie, jak wiele rzeczy składowych składa się na ten tak zwany nasz z Grzesiem sukces. To nie jest tylko
to, że wysyłamy bezpośrednio, to nie jest tylko to, że szukamy nowych możliwości, to nie jest tylko to, że się opiekujemy ludźmi bardzo głęboko w strukturze, to nie jest tylko to, że tworzymy sami materiały, to jest też to, że kiedy mówimy A, to mówimy Z, czyli nasz kontakt jest od samego początku, od pierwszej rozmowy, przez zakupy, przez albo upgrade, albo nie, przez pytanie, jak ta osoba się czuje, przez zapisanie, czy już jest kolejny czas na MLS i ALT, i przez prowadzenie, nawet Grzesiu nawet na siebie bierze przesyłkę, czy jak wysyła cokolwiek paczkomatem, to do siebie robi SMS-y, wszystkie powiadomienia, żeby ta osoba dostała gotową informację, idź drogi człowieku, masz wszystko do odebrania od początku do końca. To jest taka po prostu połączona jakby, to jest po prostu więź, taka relacja międzyludzka i tu jest coraz więcej ludzi razem, taka wspólnota. To jest takie prawdziwe dopieszczenie. Takie dopieszczenie, tak. Jak ja bym sama chciała być potraktowana. Wyobrażacie sobie teraz, zobaczcie teraz, bo ja to o tym wczoraj czy przedwczoraj z Grzesiem rozmawiałam. My jesteśmy klientami Apelgo i my teraz mamy takiego sponsora, albo jesteśmy klientami tylko. Mamy teraz takiego sponsora, który nam wysłał poinformował, że jest do odebrania, później który nas pyta, jak się czujemy, który nam przypomina o wodzie, który nam mówi o tym, przypomina, że w jakiej godzinie, który się pyta, jak się już tydzień zbliża i tydzień jest wysyłki, hipotetycznie zakładamy, to czy już myślimy o kolejnym zakupie. I to wszystko, ja gdybym była tak potraktowana przez jakąkolwiek firmę, a wiele w internecie, to byłabym naprawdę zachwycona. Zdarzają się miłe karteczki, czyli zobaczcie, każdy ten mały gest jest ważny. Ostatnio kupiłam spodnie, jakaś piękna koperta, jakiś fajny napis z fajną sentencją. Super, coraz więcej jest tego. Dlaczego? Dlatego, że podnosi się właśnie poziom miłości do samego siebie. Im bardziej my siebie ukochujemy na wielu płaszczyznach, wiemy, jak się sobą zaopiekować, tym więcej tego w przestrzeni. Jeżeli my teraz się w taki sposób opiekujemy tą drugą osobą, to ona będzie się w taki sposób opiekowała w głąb. Ona się będzie zmieniała, coraz więcej będzie ukochana i ta miłość będzie coraz bardziej przelewana na drugą osobę i coraz więcej będzie tej miłości wśród nas, ludzi, coraz więcej. Taki sekrecik z pana marketingowego. To słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję, a Grzesiu tutaj widzę i myślę, że to jest też świetna przestrzeń, bo Grzesiu naprawdę dobrze wie. Jeżeli chcecie, to jeszcze Grzesiu by wam tutaj trochę tajemnic zdradził. Jeżeli chodzi o plan marketingowy. 3 lata. Jesteśmy chętni. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, kochani. Grzesiu, teraz super, fajnie. Dziękujemy. Okej, to tak ogólnie, tak wracając do poprzedniego tematu typu schematy. Gdzieś tam się to odbiło i faktycznie teraz patrząc na to, że ten marketing, kochany, jest taki, że mamy pewien schemat, czyli na przykład sam plan marketingowy, załóżmy, to jest schemat, wydrukowane coś, tak? A co to jest? Informacja. I teraz informacja. Załóżmy, wyobraźmy sobie książkę. Jest książka, tak? Jest książka. No i teraz jakakolwiek książka, jakikolwiek człowiek zejdą się, czyli dochodzi do czytania, no to wychodzi na to, że pewien schemat, ta książka też jest pewnym schematem, jak i ten plan marketingowy, czyli informacja. I ona po prostu oddziałuje z czytelnikiem. No więc teraz, jeśli firma przygotowała ogólny zarys planu marketingowego, to znaczy, że to jest formuła, inaczej schemat, która jest możliwa do wykorzystania. Ale teraz, patrząc na podobieństwo jako schemat, działanie matematyczne, to jeśli widzi się jej cały przebieg, tak, to wtedy też od osoby, która akurat interpretuje bądź analizuje to, jak powstała ta cała tablica obliczeń, to teraz co się dzieje? Cofnijcie się do szkoły, tego wspaniałego, nawet fajnego czasu, który powodował rozwój. Jakkolwiek znaczenie, co słowo znaczy rozwój. Każdy chłonie to, co powinien. I teraz tak, jeśli ten dany schemat myślowy w każdej głowie skracał się bądź wydłużał, bo ktoś ma taką taktykę liczenia, ktoś ma taką i inną i tego typu inne względy, to o czym to świadczy? Że jest coś mniej lub bardziej wydajne. Pamiętacie, jak to było, kiedy jakikolwiek znajoma w klasie zrobili
zdecydowanie taki jakiś fajny trik i nauczycielka mówiła, nie licz w głowie, nie licz w głowie, no bo ten ktoś nie powodował, że kto inny mógł to zrozumieć, jak to się liczy faktycznie. To pomyślcie teraz, że jeśli plan marketingowy zna się na tyle elegancko, że jest to po prostu zgodne z całym obliczeniem, to znaczy, że można jeszcze bardziej uwydajnić przepływ właśnie zalet, które powoduje ten wzór. Czyli jakże wyniki w marketingu są bez ograniczeń, także i po prostu chodzi o to, że z danych transakcji osób trzeba byłoby umiejętnie podejść do tego, co się tam dzieje. Czyli przypomnijcie sobie tradycyjne mechanizmy marketingu sieciowego, gdzie nazywano to piramidami i tego innymi tymi względami. No ja się nie dziwię. Skoro na przykład przykładowo firma zarabia 3 miliony, a na przykład wynagradza tylko jednego lub dwóch liderów na całą firmę po 100 tysięcy na miesiąc, a oni... No to tak, to jest zbierana śmietanka u góry. A gdzie reszta? Pewnie wpleciona osoba, która ona nawet z zewnątrz się tam nie wzięła, tylko ona już tam jest jako taka, wiecie, w klubie piłkarskim też jako schematy są maskotki, tak? I ogólnie wszystko się koncentruje na tej radości. I teraz wtedy taka osoba i ten cały system i nawet przykładowo nie jest logiczne wyprowadzić z tej firmy takiej gotówki, na ile osób tam robi te obroty, żeby kilku się osobom należało. Wówczas w tym momencie mógłbym określić tego typu system jako działania piramidalnego. Ale dlaczego? Bo to jest tylko kształt, a więc summa summarum, że tak powiem, osoba, która jest na samym początku, ma najwięcej. Ale teraz pytanie. Jeśli ten marketing i każdy inny działa tak samo, to rozróżnia je tylko produkt i wynagrodzenia i ciężar pracy. Generalnie logika, system. Generalnie to jest to, co powoduje właśnie w naszej firmie tą unikalność. Czyli generalnie zarabiasz na momencie w dniu dzisiejszym tyle samo, co osoby przez 10 lat, które są w firmie. I to jest jak najbardziej logicznie korzystne. Więc dlatego też patrząc na to już o wiele mądrzej, co tu się dzieje, no jeszcze wcześniej słyszeliście od Elżbiety pewną taką technologię, jakże tu przyspieszać pewne procesy. No i to powstało w naszych głowach. A dlaczego? No bo kiedy jest coś przyjemne i rośnie, to rośnie dalej. No i faktycznie tak ślepo patrząc w tył, jest bardzo dużo złych przykładów, aby w ogóle z nich korzystać. Więc jeśli chcecie i chcemy w tej firmie być my czołówką tutaj, to jest to nic innego jak tylko zgoda i współpraca. Więc jeśli byśmy mogli tworzyć medium tutaj wspólnie jeszcze bardziej solidnie, co oczywiście jest realne, to trzeba pomyśleć o czymś takim jak właśnie tego typu cechy, jak bezgraniczna, bezwarunkowa po prostu koherencja, wymiana energii. No i stąd po prostu ten akcent, że jeśli dana treść jest treścią, to każdy inny człowiek może po prostu wszystko inaczej zinterpretować. A więc schematy są fajne, więc jeśli schemat jako marketing, który funkcjonuje i on przelicza, to można po prostu w sposób sprytny przewidywać, co kiedy przeliczy, aby po prostu te obliczenia były korzystne dla całej po prostu infrastruktury. Jakże mamy drzewo, tak one ma korzenie i skoro czerpią z tego, co jest w glebie, i tam są te wszystkie inne robaczki i tak dalej, nazywamy to taką próchnicą, no to już patrzymy, że i nawet w tym jest podobieństwo i tu, i tam, i tu. Więc jeśli za zgodą jest natura, jakże i w tej firmie, to naprawdę, co tu ma być śmiertelne? To jest tylko, można powiedzieć, dobry początek tego, co się dzieje na świecie. Patrząc w przyszłość, ta firma będzie po prostu czymś, co uznajemy za po prostu no, niezbędną, jednak niezbędną do czasu pełnego usamodzielnienia organizmu, ponieważ zawsze jest można profilaktycznie podejść do drażetek, a jakże kuracyjnie, a już mało kto myśli o tym, że można być zdrowym i zdrowszym i przy tym stawiać jeszcze wyżej właściwie swoje, właściwie no to życie na jeszcze wyższym stadium, czyli chcemy, oczekujemy coś od siebie więcej, chcemy lepszych wyników, lepszych elastycznych mięśni kości, bardziej prężnych myśli, bardziej czystszych myśli, mniej stresu, bądź kiedykolwiek by nastąpiło cokolwiek, mając pełne wsparcie i
nawet gdy, przypomnijcie sobie, ktoś wejdzie w domu i szuka apteczki, to zanim tam znajdzie, to po prostu to jest wielka, po prostu w ogóle nawet nie jest to tablica Mendelejewa, tam są po prostu syntetyczne same jakiekolwiek związki i ja mam, że tak powiem, strach sięgnąć do apteki tradycyjnej, gdzie jednak znajdziemy ludzi, którzy znają się mocno na aptekarskich takich lekach i każde nazwy i wiedzą, co do czego jest. Ale pamiętamy, że to już jest po prostu wypalający się farmakologiczny bieg, że tak powiem. No to więc teraz co innego jest mieć drażetki i nawet nie chcąc myśleć, która to drażetka na co jest, no pomijam ICE. No i może Power, żeby tam nie pomylić płci, ale to przecież co, to sterydy są, że przecież się zamienią, że tak powiem, obwody. No właśnie trzeba mieć ten akurat aspekt, że jeśli chodzi o pomyłkę w Apple Go, to można się tu pomylić smakiem i być może po prostu, no tak naprawdę, czym tu się pomylić. Jak zrywasz jabłko czy co innego i ty zdajesz sobie sprawę, że to jest po prostu coś, co służy i w pewnym momencie pewne składniki potrzebują obróbki, no to w takim momencie to się przygotowuje, ale kto na logikę bierze coś, czego nie zna i to zjada? A jakże coś, co jest w dostępie dla ludzi i się wmawia ludziom, że to służy, no to faktycznie w końcu, w końca człowiek się zorientuje, że mu to szkodzi. No i dzisiaj jesteśmy w tych czasach, więc bardzo wielka, że tak powiem, świetlista fala zlewa osoby, które tworzą dobro, ponieważ jest tak zwane przeciążenie w ludności, które powoduje, że to przeciążenie, tak jak dzisiaj ma wodę w kranie, internet i wszystkie inne bodźce, akurat brakuje im zdrowia. No i teraz chcąc pomóc, tak jak chcieliśmy to wcześniej, czy przed całą pandemią, czy wcześniej, mieliśmy plany na przyszłość, które pewnie do dziś jeszcze się odciągają, więc po co na siłę robić coś, co można przywrócić w każdym momencie życia, czy to hobby, czy jeszcze inne hobby, a jakże po prostu uzupełnić to, co się robi i być może prowadzi jakieś, ma fajne tematy i są ludzie wokół, no to to uzupełnić po prostu jeszcze tymi produktami. No nic innego, jak w pewnym momencie zaznać spokoju, że już się tyle tu zrobiło, że ma się i też osoby, które dalej to robią i można je chociażby oddelegować, żeby móc to dalej robić, tego nie robiąc. I tutaj, Krzysztofie, pewnie włączysz się do rozmowy, że jest to nic innego jak dochód pasywny, Krzysztofie, bo pewno też jako guru marketingu zdajesz sobie doskonale sprawę, że dochód pasywny nawet i już został skrzywiony jako pojęcie, prawda? Więc dokładnie. Ale tu powiem tak, absolutnie myślę, że dochód pasywny to jest coś, co ludzie będą robić. Powiem wam tak, przez to, że tu jest niewielka aktywność comiesięczna w przyszłości i można to finansować całkowicie z punktów, które się zarabia, czyli w 100% z wewnętrznych pieniędzy jakby, to myślę, że to jest bardzo szybko osiągalne dla zwykłych ludzi. Ja już nie mówię, że liderzy to zrobią, ale zrobi to ogromna ilość ludzi. No wspaniale się w ogóle jest tutaj, prawda? Te działania nie są takie mechaniczne, nie jest to taki, można powiedzieć, przygotowany poprzez szkolnictwo. Pewnie erę minionego marketingu albo jeszcze do dziś kojarzymy, że po prostu się ludzi przygniata się ich stertą wiedzy. Mnie się naprawdę tutaj podoba to, że wiedza już jest w nas. Tak naprawdę te wszystkie umiejętności i to, co tam by było, można zawsze szlifować, ale jesteśmy tutaj na takim etapie, gdzie można po prostu bez zastanowienia to robić. No i nic innego jak będąc tutaj właśnie na spotkaniu, widzimy to, że jest to coś, co tak naprawdę płynie, prawda, płynie, więc fajna sentencja, jeśli jeszcze tego czasu są takie, że można to robić i nie odczuwa się tego, że to się robi, bo już rzeczą normalną jest ta taka właśnie elektryczna sprawa, to chociażby pamiętajmy, że jest natura zawsze poza domem i jak idzie teraz ciepło jest i w ogóle, to można jeszcze bardziej będzie działać sobie online i takie właśnie wczesnomiesięczne od nowego roku pewno działania, bo firma niedawno się pojawiła w ogóle tu u nas, to po prostu teraz będzie to o wiele bardziej przyjemne niż by się zdawało. Więc idzie fajna atmosfera,
ze strony natury. No i rzecz jasna, do tego czasu pewnie nasze ciała będą już tak stęsknione, że będąc w przyrodzie, chodząc, pewno odczujecie, bo jakże już teraz można odczuć i odczuwam i ja, że siedzi się w innym ciele dosłownie. No jest to po prostu taka zajawka. Zapomnieliśmy się już, jak to jest być zdrowym, a że tak powiem, przy naciskając ludność i brania ciężaru z ludzi na ludzi, ludzi, tak jak dzisiaj widzimy, tabony ludzie emigrują i tak dalej, no to jest nic innego jak spychanie ciężarów z ciężarów na ciężary. To jest nic innego jak cały czas po prostu zbieranie siły, energii wysyłanej, ale jaką energię kumulujemy, taką puścimy. No i teraz fakt jest tak, że trzeba zachować, że tak powiem, to życie na wyższym jakości po prostu etapie. A jeśli chodzi tu o procesy starzenia się czy przywracania ich, to często zauważamy, że jeśli człowiek jest zdrowy, to widać, że on jest zdrowy i tak naprawdę chociażby w tak wybrakowanym zdrowotnie po prostu globalnym społeczeństwie, no to można by powiedzieć, że gdy tego zdrowia będzie o wiele, wiele, wiele więcej, to pewno wrócimy do tego stanu takiego beztroski. A więc no teraz troszeczkę dziwnie jest, bo tego ciężaru jest wszędzie dookoła, jakby miał nas śnieg zasypał i nie wiadomo odkąd zacząć z tym odkopywaniem. No ale no cóż, to tak naprawdę ja będę już kończył, bo trochę też się...